To wygląda jak całkiem dobra machina wojenna, tylko jak działają balisty? Siema na maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zagramy sobie w Totally Accurate Battle Simulator, czyli w symulator bitew wojennych, który jest Totally Accurated. Accurate, czyli że jest dokładny i idealny po prostu. Miam raczej chciałem powiedzieć. Wiem, że bardzo dużo youtuberów już to nagrało. Trudno się mówi, ja zawsze lubię nagrywać rzeczy później niż one wychodzą, bo szanuję innych twórców i w ogóle. Ale dostaliśmy grę, dostałem grę od twórców, więc szkoda byłoby jej nie przetestować. Dzisiaj ją przetestujemy i tak jak już mówiłem, jest to symulator bitwy. Zagrałem pierwszą mapkę, żeby zobaczyć, czy działa. Jest to symulator bitwy i mamy level pierwszy. To jest nasze pole bitewne, na którym możemy ustawiać jednostki. Tutaj mamy jednostki, możemy ustawić 50 maksymalnie unitsów, ale mamy tylko 200 złota. To są ceny tych wszystkich, więc możemy na przykład sobie ustawić 20... pizantów i zaczynajmy. No i jak widzicie, pojawia nam się właśnie tutaj nasz obraz bitwy. I którzy to są moi? Czerwoni to są chyba moi. Nasz jest trochę więcej, więc no i dzieje się nawalanka, tak? Rozumiecie? Którym się na dół leci? Tym, okej. Okay. Tak słabo tutaj się słabo operuje tą kamerką, ale na razie się tutaj widzicie, całują, wszyscy biją. I udało nam się wygrać, więc właśnie o to w tej grze chodzi. Na razie jest zostanych 20 poziomów, więc lecimy z drugim. Barbarians Farmers, czyli będziemy grali na barbarianów i farmerów, z tego co rozumiem. Mamy teraz 800 złota, więc możemy już sobie troszkę poszalać, więc weźmy sobie tyle barbarianów i zobaczymy, czy uda nam się wygrać. My znowu jesteśmy czerwoni, no i zobaczcie, oni już tutaj jakiś szyk ułożyli. Ale myślę, że tak czy siak, my mamy aż 20 barbarzyńców, a barbarzyńcy raczej z farmerami sobie spokojnie powinni dać radę, chociaż farmerzy mają tutaj jakieś włócznie i zobaczcie, jak tam nas położyli ci farmerzy. Ale tak czy siak, zostało 3 farmerów, a moich barbarzyńców jeszcze sporo, jeden już tylko został i właśnie go położyli. Czy to jest... jeszcze go nie położyli? Jezus, ludzie! Patrzcie, jaki twardy! No, ale udało się, tak czy siak, kurde, super sobie poradzili. Położyli praktycznie wszystkich moich, więc level 3, Boxers in Poarches. Czyli oni biorą Boxers, tych o i Poarches. Jestem ciekaw, co to jest Poarcher. To brzmi jak łucznik, więc spróbujmy zrobić teraz takie... A nie, to chyba nie jest łucznik. Dobra, puśćmy dwa takie te i też weźmy to samo, co oni. Chociaż nie, my farmerzy byli spoko, a są dość tani, więc niech farmerzy idą z przodu. I niech jeszcze tutaj, kurde, niech jeszcze dwóch barbarianów idzie z przodu. No i zobaczcie na tą taktykę. A, czyli to faktycznie są łucznicy, dobra. I tak, oni tutaj mają łuczników i mają bokserów, więc nasi barbarianie tutaj położyli kilku. Łucznicy nawalają. Muszę się nauczyć operować kamerą, bo to prawie jak na filmach jest. No i teraz zobaczcie, no trochę nie wyszło. Chociaż... Nie, no nie, ich łuczników jest więcej, więc prawdopodobnie to oni wygrają tą rozgrywkę. Chyba, że moi będą lepiej strzelać, ale jak widać, wcale lepiej nie strzelają. A wręcz bym powiedział, że strzelają słabo i zostaliśmy pokonani. Więc raz jeszcze musimy spróbować tutaj ułożyć jakieś szyki. Więc tak, no łucznicy byli spoko. A kurde, 10 zastępów łuczników, niech idzie. Czy to 10 łuczników? 10 łuczników, ale oni też mają wielu łuczników. Ilu oni mają? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, a ja mam 10. Ale myślę, że łucznicy bokserów tutaj szybko dość ściągną. A jednak nie, doszli do nich bokserzy, więc musi od nas iść coś na przodzie, żeby tych bokserów tutaj załatwić. Ciężko mi się jeszcze steruje tą kamerką, no ale zobaczcie, no znowu nas poskładają i to dość mocno. Więc łucznicy może nie są wcale tacy dobrzy. Jakbyśmy wzięli coś innego, na przykład, no nie, no niech będą tutaj dwa zastępy łuczników, a resztę, i na przykład dużo, a nie, bo nie mamy wcale, no dobra, ale spróbujmy zabrać jak najwięcej tych słabych wojsk i go. Oni to są takie zwykłe ziutki, ale no jak wiemy, no łucznicy na tych tutaj źle działają. A chyba, że spróbujemy takie same zrobić jednostki. Bo teraz tak,
No nie no, bo tutaj bokserzy nasz test. Chociaż nie, składamy bokserów trochę, nie? Czy my ich bijemy, czy nie? Bo nie wiem do końca. Tak średnio, już prawie wszyscy nasi nie żyją też. No dobra, to jeszcze raz będzie trzeba. No ale niech się wydukam do końca. Wiadomo, wy to lubicie patrzeć i się znęcać. Patrzcie ty, kurde. Moi ucznicy lepiej strzelają, ale... No dobra, już jeden tylko został. Co ja zrobiłem? Okej, znowu kliknąłem na inny monitor i mi się przełączyło ten. Słuchawki mi wypadają znowu z uszu. Więc oni nie działają. Farmerzy, barbarianie... Go samych barbarian. I teraz tak, barbarianie dość szybko powinni rozprawić się z tymi tutaj panami. A dzięki temu... U, patrzcie, jaki wpiernicz. No i teraz nauczników, go. Nie, no nie, za dużo nas już leży. Chociaż patrzcie, jak... Nie, jeden już tylko został. Ale ten jeden barbarian dobrze tam się... jak ucieka przed strzałami. No nie, niestety, znowu mi się wyłączyło. Niestety się nie udało. Więc jeszcze raz. Tylko co, kurde, może nie wiem. Footman. Spróbujmy. Trójkąt footmenów. Nie wiem, czym są footmeni. To są jakieś, jakieś typki z tymi. To są typki z mieczami. No i raczej z tymi będą mieli łatwo. Chociaż nie, no bokserzy nawet już mnie poskładali. O, trzech nas przeżyło. No nie wiem. Raczej to się nie uda. No nie udało się. Jest ciężko. Może zastosujemy... ich technikę, czyli kurde, bokserzy, ilu tam, raz, dwa, trzy i tutaj archery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i mamy takie same dwie techniki i zobaczymy, tylko że moja technika będzie o tyle lepsza, że oni mniej więcej zaczną atakować w siebie, chociaż nie będzie wcale taka lepsza, ale moi ucznicy właśnie wcześniej zaczną do nich strzelać. Więc będziemy mieli jakąś tam przewagę, bo kilku z moich bokserów powinno chociaż przeżyć, a jednak nie przeżyło. I mam też mniejszą ilość łuczników. Już teraz to w ogóle znowu jest... No nie wiem, czemu oni są tacy słabi. Czas chyba wypróbować jakąś mocniejszą broń, bym powiedział. Mocniejsza broń jest potrzebna, tylko... Jaka? Shield wikingowie? Nie, a może weźmiemy łuczników po prostu. Takich jakichś lepszych tutaj łuczników, tak? Czyli tamci to byli tacy... takie ziutki łucznikowe, a ci to już są takie prawdziwe łuczniki. Patrzcie, no ci to z daleka nawalają. I to tak całkiem porządnie, bo jeden strzał to kill. Dobra, no i zobaczcie. Ej, no dobra, czyli tutaj łucznicy naprawdę robią tą robotę. A nie, no swoich zabijamy. O co chodzi? Dobra, ale to jest już technika, tylko będę musiał ich z dala od siebie. Nie udało się, ale mówię, jak ich rozstawię tak trochę z dala od siebie, bo oni dwóch swoich zabiło, po prostu. Tutaj jeden i tutaj jeden. Aha, jeszcze mam 20, więc mogę na przykład... no dwóch ziomków tutaj wysłać, tak na pierwszy ogień, nie? Niech leci, niech lecą. A teraz łucznicy są od siebie troszeczkę oddaleni, więc nie powinni sami siebie zabijać. No bo to raczej głupi pomysł, nie? No i zobaczcie, łucznicy są, czterech ich było i chyba wcześniej też ich było czterech. I oni już nawalają do tamtych, a tamci jeszcze nawalają do moich tych ziomków. No i zobaczcie, teraz już to powinno, no pewnie, że teraz to wyjdzie. Ale długo mi to zajęło, to była naprawdę ciężka rozgrywka. No go. No jednego nie potraficie trafić. Czterech łuczników przeżyło, tylko dwóch ziutków zginęło, więc myślę, że poszło naprawdę dobrze. I czwarty poziom, Footman and Peasants. Mamy 1500 tych, więc to jest bardzo dobrze. Więc co, znowu bierzemy tych? Znowu bierzemy archerów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I resztę niech... Aha, dobra. I weźmy tutaj na pierwszy ogień archerów. I o kurde, to już będzie taka prawdziwa wojna, nie? Zobaczcie, tylko że ja tutaj ale nie, bo ci z tyłu będą zestrzeliwywać tych moich też. Czy nie? O nie, na razie trafiają w tamtych. Ale troszkę też w moich. Ale kurde, no zniszczę ich. Teraz mi się wydaje, że po prostu to będzie zagłada.
to będzie zagłada. Nawet jeśli przejdą tych pierwszych łuczników. O, a może nie, oni są jacyś tacy. Nie, no, no spoko, to będzie easy. Easy! Potęga jest w łuku, pamiętajcie, potęga jest w łuku. Ci, którzy trenowali zręczność, a nie siłę, ten, ci wygrają. Tylko czemu... No, trafiliśmy. Pięknie, poszło bardzo, bardzo łatwo. Troszkę była nierówna gra, bo jednak oni mieli chodzące jednostki, a ja miałem łucznicze. Shields in Spearmen. No i to może być fajna, to może być fajna technika, czyli tak. Na przykład tutaj tarcze, nie? Tutaj tarcze. I tutaj spear... A nie, bo właśnie... Kurde, nie wiem, Spearmen. Dobra, no to go Spearmen. Go Spearmen, jak najwięcej Spearmensów. Lecimy tutaj. Aha, mamy maksymalną ilość ten. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, tutaj widzę, że moi już coś tu nie wyszło chyba. Bo moi jakieś tutaj spiry pogubili. Chociaż, kurde. Ta walka, no i co się stanie, co się stanie? Nie wiem, na razie jest taka zadyma, że nie widać, czy wygrywamy, czy przegrywamy. Ale prawdopodobnie przegrywamy, bo moich jest dużo mniej niż tamtych. Moi tylko praktycznie ci tarczownicy przetrwali, to trochę wygląda jak 300. Tutaj łucznicy, właśnie, łucznicy już tutaj nie zrobią zbyt dobrej roboty, bo nie dadzą sobie rady. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No na razie jest tak, tak bym rzekł, dość średnio i chyba przegrywamy. Zostało kilku tylko moich, tutaj ten jeden, nie wiem, co ty robisz, człowieku? Co ty robisz? Czy on uprawia miłość z tarczą? Ciężko powiedzieć, gdzie są moi? Tu jest jeden mój i tu jest jeden mój. Zostali sami tarczownicy. O, tamten się ruszył, więc myślę, że to będzie takie... dość ciężkie do wygrania, chociaż jest 3 na 3. Nie, 4 na 3. Więc prawdopodobnie to przegram. Prawdopodobnie to przegram. Moglibyśmy sobie tak siedzieć i oglądać, ale nie wiem, czy to ma zbyt duży sens. O, tamten się przewróci, czy nie? Moi się sami, kurde, biją. Go tutaj, fight, jeeps. Jeeps. Który wygra, który wygra? To. O, tamtego, nie, no dobra, mój się położył. Kolejny mój się położył. Czy nie? Jeszcze nie, ale... Jak to wygląda? Co oni robią w ogóle? Ej, ej, ej! 3 na 2. Mamy jeszcze szansę. Tylko dobrze to trzeba rozegrać. Dobrze to trzeba rozegrać. O, nie! Czy mój tutaj... Tamten teraz mógł. No nie trafili znowu się. Ale teraz 2 na 1. Może być 2 na 2 znowu. Patrzcie. To nie jest wcale taki głupi pomysł. O nie, dobra. 1 na 3. To raczej rip. Tak, jesteśmy rip. Tylko co by było dobrego na tych shieldmenów? A może spróbujmy coś, kurde, mocniejszego. Na przykład balisty. Nie wiem, tutaj... Jo piernicze. 2 balisty. Trochę tarczowników. I trochę spearmenów. A, jeszcze mogę coś. I na przykład... Tutaj łuczników. I tutaj łuczników. O! To wygląda jak całkiem dobra machina wojenna. Tylko jak działają balisty? No! No! Kurde, balisty to są dobre ziomki, widzę. Patrzcie, jak tam ich rozwalają. Tylko co się z nimi dzieje? Kto wygrywa? Nie wiem. Wydaje mi się, że balisty bardziej mi szkody narobiły niż im. Jest taka możliwość. Wydaje mi się, że moich jest znacznie mniej od nich. Te pierwsze balisty naprawdę całkiem dobrze tam uderzyły w nich. Całkiem dobrze im poszło, ale no ich jest już znacznie więcej, więc jeszcze raz trzeba to zrobić. Ale te balisty, kurde, poszły całkiem... Co to są? Muskiet. Brzmi jak muskieterowie. A nie. Strzały, o, kurde, no. Wystrzał, go. No i poskładani, kurde, to jest to, czego potrzebujemy. Potrzebujemy muszkietów. Tylko potrzebujemy ich oddalić. Chociaż może nie wygram już tego raczej. Więc jeszcze raz. Ale muszkietowie, panowie muszkieterowie, mogą się okazać całkiem pomocni. I tutaj na przykład, patrzcie, 2 balisty jeszcze. 3, nie da się 3 balisty. I jeszcze 1 katapulta. Play!
Zobaczymy, jak to wyjdzie. Panie i panowie. Katapulta dobrze, balisty źle. Katapulta znowu dobrze, nie, źle. Ale, no kurde, co się stało z balistą? Czy katapult? Nie, nie wiem, co się stało. No tak średnio bym powiedział, to wszystko wyszło, średnio. No nie, tego nie wygramy. Wikingowie, co robią wikingowie? Jestem ciekaw. Co robią wikingowie? Play. Panowie o, oni mają tarczę i miecz. Znaczy tarczę i siekierę. To może być dobre, nie? Żeby sami... O kurde, czy ja ich tutaj wszystkich wymiatam teraz? Nie, bo dużo moich leży, ale dużo też moich żyje. Kurde, wydaje mi się, że to jest właśnie ta technika. Że to wikingowie byli mi potrzebni. Zobaczcie, ile tutaj jest martwych ciał. Co tu się podziało? Ale ilu jest? Zobaczmy z góry. Moich tam raz, dwa, trzy, cztery. No, moich jest więcej. Zdecydowanie moich jest więcej. Tylko czy moi sobie dadzą radę? No dawaj, dawaj go tutaj, biegnij za nim. O, pod ziemię sobie wyszliśmy. No nie, no ten został zmieciony. Kurde, no nie, teraz znowu jest moich mniej. Więc to raczej nie ta technika znowu. Co znaczy hawcza? No postawmy dwie hawcze i katapultę. Hawcza to jest jakaś wyrzutnia. O Jezu, no. Co tu się podziało? Nie mam pojęcia, co się podziało, ale to raczej nie tak powinno wyglądać. Wikingowie nie, samurajowie, spearmeny. Kurde, no nie wiem, jak to zrobić. Ja myślę, że może gdyby dać bardzo dużo... Wiecie, że znowu w archerach siła, znowu siła w łucznikach. Tylko że łucznicy raczej, no do tarcz to będą dość słabymi tutaj celami, chociaż nie są najgorszymi. Jak widać, coś tam ich popadało, ale moich znacznie, znacznie więcej, więc to też nie jest to. Chyba że damy zwykłych archerów, tak co na przykład co dwa, żeby oni stali z tyłu i nawalali, bo jak widzieliśmy, ci archerowie mają całkiem mocną siłę rażenia, nie? Są całkiem silni. Dobra, mogę jeszcze tutaj dać coś za 400, więc dajmy na przykład... Nie no, shield nie, ale no dajmy, nie no, dajmy więcej archerów po prostu. Niech będzie ich dużo. 50 i dajmy jednego samuraja, takiego kurde, one samuraj na samym początku. Dawaj samuraju, biegnij! W tobie siła, no tak niezbyt, ale patrzcie, no tutaj łucznicy nawalają z daleka. Zanim tamci przyjdą do tych łuczników, to my możemy coś tam obalić, tylko że właśnie, moi łucznicy sami siebie, no nie, no tarcze przyjmują wszystkie strzały, więc raczej za dużo to tutaj nie popada, bo kiedy tamci przyjdą do nas, to jesteśmy rip. I tak też właśnie się stało, ale gdyby na przykład puścić nie, to też nie ma zbytnio sensu. Clear. Nie wiem, barbarzyńców? Play. Czy barbarzyńcowie sobie dadzą radę z tym wszystkim, co tutaj się dzieje? Mogą sobie rady nie dać. Ale właśnie, może... Chociaż, patrzcie, ej. No nie, ale to może jest dobry tutaj, patrzcie. Dajemy tak. Footman. Nie, dajemy tak. Kurde, swędzi mnie nos cały czas. Dajemy tarcza. Tarcza. Ustawmy tutaj tarczę, tak w takim szyku. I teraz dajemy spearmenów. Zaraz za nimi. Dobra, i teraz dajemy na przykład jeszcze dwie katapulty. Play. Spróbujmy. Bo katapulty... Zobaczcie, jak katapulty na to działają. Katapulty są na to świetne, tylko Jezus, tylko katapulty teraz będą też w moich nawalać. To nie jest za dobry pomysł. Chociaż nie nawalają w moich. Patrzcie, ej, to chyba wyszło. To chyba wyszło. Bo moich jest znacznie więcej. Tylko te katapulty zaraz nas rozwalą.
Tak, coś tak mi się wydaje, że katapulty mnie poskładają. No, troszkę mnie składają. Ale tak czy siak jest nas... Było przynajmniej nas więcej, chociaż dwóch tylko zostało już. Nawet mogę sacrifice siebie samego poświęcić, byleby zniszczyć tamtych dwóch. Dostał z katapulty jeden, czy nie? Nie wiem, ale tego zaraz... O, tego zniszczyli, został tylko jeden tutaj. Więc udało się wygrać. Ludziska, udało się wygrać. Katapulty zrobiły robotę, faktycznie. Katapulty na tarczowników są bardzo dobrym tutaj pomysłem. Zostało nam jeszcze trochę leveli. Przeszliśmy pierwsze 5, czyli jakiś zielony level. Nie wiem, o co chodzi. Wejdźmy sobie jeszcze na sandboxa na chwilę. Zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądać. Na przykład dajmy sobie... nie wiem, samurajów. Całą mapkę samurai. Na przykład... na całą mapkę katapult. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, ale spróbujmy. O Jezus! Prawie mi komputer się rozwalił. Co się dzieje? To nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Zaciął mi się komputer. Znaczy, zaciąło mi się coś. Więc, póki jeszcze mogę, póki jeszcze nie wywaliło mi komputera doszczętnie, chciałem się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa!